Kinga Jamioła, witam Państwa i zapraszam na raport, a na początek skrót najważniejszych informacji. NFZ podał wyniki kontroli szpitala w Pszczynie. To dalszy ciąg tragedii zmarłej 30-latki. Sosnowiec ma pomysł na lepsze wykorzystanie paszportów covidowych. W raporcie powiemy także o kolejnym śmiertelnym zatruciu czadem. Na początku raportu wracamy do sprawy szpitala w Pszczynie. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie zorganizowała dziś konferencję prasową w związku z ogłoszeniem wyników kontroli w tej placówce. Kontrolerzy sprawdzali m.in. zabezpieczenie obsady medycznej oraz organizację i sposób udzielania świadczeń. Od 2 listopada bieżącego roku w szpitalu w Pszczynie trwały kontrole w związku ze śmiercią pacjentki, 30-letniej ciężarnej kobiety. Wyniki tej kontroli przedstawiło NFZ podczas konferencji prasowej. Co z niej wyniknęło? Kontrola miała wykazać według NFZ rażące nieprawidłowości, m.in. w organizacji i sposobie realizacji świadczeń medycznych. Opinię w sprawie przebiegu hospitalizacji pacjentki wydał konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, profesor Mirosław Wielgoś. Z jego opinii wynika, że wystąpiła niewydolność wielonarządowa i nie było tutaj adekwatnych reakcji w postaci działań i zlecanych badań. Monitorowanie stanu pacjentki, w związku z czym nie doszło w odpowiednim momencie do działań, które zapobiegłyby temu tragicznemu zdarzeniu. W związku z czym NFZ nałożył na szpital karę finansową wynoszącą blisko 650 tysięcy złotych. Również rzecznik praw pacjenta zakończył postępowanie wyjaśniające, stwierdzając naruszenie praw pacjenta. Jak informuje, nie rozpoznano w odpowiednim czasie wstrząsu septycznego i nie podjęto natychmiastowych działań zmierzających do pilnego zakończenia ciąży. Wyniki kontroli przekazane zostaną teraz prokuraturze, która prowadzi w tej sprawie postępowanie. Przypomnijmy, że kobieta trafiła do tej placówki w 22 tygodniu ciąży w związku z odejściem wód płodowych. Skarżyła się ona wtedy na złe samopoczucie. Kiedy badanie USG wykazało, że płód obumiera, podjęto decyzję o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia. Podczas transportu na blok operacyjny u 30-latki doszło do zatrzymania akcji serca. Ostatecznie kobieta niestety zmarła. Wraz ze spadkiem temperatur zwiększa się liczba wyjazdów strażaków do pożarów i zaczadzeń. W ostatnich dniach 2 przypadki odnotowano w Gliwicach i 1 w Mysłowicach. Niestety nie obyło się bez ofiar. Wszystkie służby zostały poinformowane o wybuchu pożaru przy ulicy Świętojańskiej w Gliwicach. Przybyli na miejsce mundurowi, kiedy dowiedzieli się, że w środku jest człowiek. Bez wahania ruszyli z pomocą. Funkcjonariusze potwierdzili, że na pewno w mieszkaniu jest człowiek. W związku z tym postanowili wejść ponownie. Tutaj na szczęście jedna z sąsiadek podała im mokre ręczniki, które narzucili na głowę, na drogi oddechowe i ponownie weszli do tego mieszkania. Tym razem, można powiedzieć, pełznąc na kolanach poniżej tej warstwy takiej szczególnie toksycznej dymu, dostali się do pokoju, słyszeli słaby głos człowieka, tutaj musieli go po prostu złapać za ręce i nogi i wyciągnąć z tego mieszkania na klatkę schodową. 66-latek z poparzeniami został przewieziony do szpitala. W tym zdarzeniu ucierpiał również policjant, który podtruł się produktami spalania i tlenkiem węgla. To nie jedyne zdarzenie w Gliwicach. Na Królowej Bony pożar mieszkania, również na drugim piętrze, też w kamienicy. Tutaj prawdopodobną przyczyną był niewłaściwa obsługa piecyka, węglowego, który służył do ogrzewania mieszkania. Prawdopodobnie żar wypadł i zapaliły się przedmioty łatwopalne w pobliżu tego pieca. I w tamtym przypadku 2 osoby doznały zaczadzenia. Tragiczny w skutkach pożar miał miejsce w Mysłowicach. Mimo akcji ratunkowej nie udało się uratować życia mężczyzny. Pierwszy zastęp, który przybył na miejsce po rozpoznaniu, dostał informację, że wewnątrz znajduje się osoba. Po wydobyciu jej z wnętrza tego budynku, znajdowała się w pobliżu miejsca objętego pożarem, przybyły na miejscu patrol policji, rozpoczął czynności reanimacyjne. Prawdopodobną przyczyną śmierci mężczyzny było zatrucie tlenkiem węgla. Mundurowi apelują. Wraz ze spadkiem temperatur zwiększa się liczba wyjazdów strażaków do pożarów i zaczadzeń. Apelujemy o zaopatrzenie się w te czujniki czadu. To bardzo często to urządzenie niedrogie, zresztą bardzo często ratuje życie. Mieliśmy takie sytuacje, że właśnie sąsiedzi nawet zostali powiadomieni tym czujnikiem za drzwi. Gdzieś tam u kogoś piszczał ten czujnik, powiadomiono policję, powiadomiono straż. Czujniki czadu stanowią najbardziej skuteczne urządzenie chroniące przed czasem śmiertelnym w skutkach zatruciem tlenkiem węgla.
Małe urządzenie może uratować nasze życie. Sosnowiec ma pomysł na wykorzystanie paszportów covidowych. Te będą uprawniać osoby zaszczepione do wielu zniżek w miejskich jednostkach. W instytucjach kultury widzów mniej. Ja trzeba sobie zdać sprawę, że sama sytuacja pandemiczna powoduje, że wiele osób, czując się zagrożonych, no nie korzysta z jednostek kultury, po prostu sami z siebie. Nie pomogą nowe obostrzenia. Te weszły w życie dziś. Dotyczą m.in. instytucji kultury i obiektów sportowych. Limit obłożenia w kinach, teatrach czy na basenach od dziś może wynosić 50%. Nowe obostrzenia wywołały sporo kontrowersji także w Sosnowcu. A stać nas na 50% pustej sali? Instytucja musi zarabiać, częściowo z dochodów własnych przecież prowadzimy nasze spektakle, produkujemy, realizujemy różne przedsięwzięcia dla państwa. Dlatego też mam nadzieję, że nasi stali widzowie po prostu z nami zostaną. Szukamy rozwiązania do tego, żeby te dziwne, nagłe zachowania wpływające negatywnie na sytuację ekonomiczną miasta, czyli naszych mieszkańców, bo jeszcze raz podkreślam, to mieszkańcy są płatnikami przecież i oni utrzymują wszystkie instytucje, powodują, że szukamy rozwiązań. Te nowe rozwiązania to zniżki dla zaszczepionych. Osoba, która przedstawi paszport covidowy albo aktualne zaświadczenie o przechorowaniu choroby, bądź też ukaże negatywny wynik testu z teatru czy basenu, będzie mogła skorzystać taniej. Chcemy przede wszystkim zachęcić do tego, żeby korzystać z naszych obiektów. To szukanie sposobu na to, aby zachęcić ludzi do pokazywania paszportów covidowych. Od stycznia i to są prace z naszymi prawnikami. Będziemy wprowadzali specjalne zniżki i nie mogę jeszcze państwu powiedzieć, czy to będzie 20% czy 50%. Właśnie o to chodzi, że te 20% czy inna zniżka to zdecydowanie większy zysk mieszkańców naszego miasta, bo to oni utrzymują te jednostki, niż połowa sali pusta. Obostrzenia krajowe obowiązują do 17 grudnia. Radny Cieszyna Wiesław Klus podczas sesji Rady Miejskiej wygłosił swoje oświadczenie na temat pandemii koronawirusa. Rozpoczął je od komentarza na temat fali pozytywnych wyników. Jeśli więc sam wynalazca testów PCR uważa, że nie mogą być one metodą diagnostyczną do badania COVID-19, bo zafałszowują liczbę faktycznych zarażeń, to dlaczego je stosujemy? Dlaczego opieramy na nich kierunek naszych działań? Kierunkiem tym są ograniczenia i obostrzenia, które wprowadza rząd. Zamykanie bądź otwieranie szkół, całej gospodarki, posyłanie ludzi na kwarantannę, etc. Dlaczego nie wpisać choroby COVID-19 do spisu chorób takich jak grypa, angina, zapalenie oskrzeli, ogłosić koniec pandemii i udoskonalać metody leczenia osób faktycznie potrzebujących hospitalizacji za pomocą lekarstw. Radny podkreślił, że po otrzymaniu pozytywnego wyniku psychika człowieka diametralnie się zmienia. Tak naprawdę osoba taka jest zdrowa, tylko wskazanie testu jest fałszywe, a jej wynik ląduje w statystykach. Z psychicznego punktu widzenia dzieje się z człowiekiem, który usłyszy nagle, pomimo dobrego samopoczucia, że ma pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Załamanie, frustracja, wyszukiwanie u siebie objawów. Podczas sesji Rady Miejskiej można było także usłyszeć opinię na temat amantadyny. Dlaczego nie wysłuchać, a nie zagłuszać i straszyć utratą licencji lekarzy, którzy w swej praktyce, nie w teorii, stosując dostępne leki, osiągnęli i osiągają choćby niewielkie sukcesy i radzą sobie z chorobą COVID-19. Pojawiło się wiele osób, które popierają słowa radnego. Jednak są również ci, którzy z jego zdaniem się nie zgadzają. To nie jest grypa, to jest zupełnie co innego i dziwię się, że tyle ludzi jest nieodpowiedzialnych, nie chce się szczepić. 40 lat temu górnicy z kopalni Piast protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Przez 14 dni pod ziemią z ograniczonym dostępem do żywności spędzili tam nawet Wigilię. Po latach historia ta zostanie opowiedziana również pod ziemią podczas wycieczki w kopalni Guido. Na miejscu była Katarzyna Siwczyk. Do kopalni Guido można się wybrać na niezwykłą wycieczkę, ale ta, którą przygotowują w najbliższym czasie przewodnicy, wcale nie będzie wesoła i wcale nie będzie przyjemna, bo będzie opowiadała o historii, która dla Śląska bardzo ważna. O proteście górników 14 dni pod ziemią podczas stanu wojennego.
kopalni Guido trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia nowej trasy turystycznej. Trasy, która pozwoli poznać i zrozumieć historię górników z kopalni Piast, którzy w grudniu 1981 roku przez 14 dni pod ziemią protestowali przeciwko wprowadzonemu stanowi wojennemu. No jak pani wspomniała, to 40-lecie wydarzeń stanu wojennego na Śląsku tutaj miało swoje takie dość tragiczne odsłony. O kopalni Wujek pani już wspomniała, ale my w Zabrzańskim Muzeum Górnictwa chcemy przedstawić historię strajku, takiego najdłuższego strajku w tamtym okresie, jedynego niespacyfikowanego przez ówczesne władze, który odbył się w kopalni Piast. Tu w kopalni Guido będzie można wczuć się w skórę górników, którzy bez kontaktu z rodziną, z ograniczonym dostępem do żywności i w trudnych warunkach postanowili zamanifestować. Część z nich żyje do dziś. To oni pomagali przygotować trasę, opowiedzieli o emocjach, jakie nimi wtedy kierowały i wigilii, której nie zapomną do końca życia. Tak, dla tych górników to było takie niezapomniane przeżycie, które do dzisiaj gdzieś w tych ich wspomnieniach, w opowieściach oni nie potrafią ukryć wzruszenia, bo no, podstawowym życzeniem było to, żeby się już nigdy nie powtórzyła. Bardzo, bardzo skromna ta Wigilia, a jednocześnie ta tęsknota rodziny gdzieś daleko. Wszyscy mają świadomość tego, co się dzieje, co się za chwilę może stać. Choinka wykonana z jakichś kabli, z jakichś drutów. 40 lat temu górnicy z kopalni Piast protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Przez 14 dni pod ziemią z ograniczonym dostępem do żywności spędzili tam nawet Wigilię. Po latach historia ta zostanie opowiedziana również pod ziemią podczas wycieczki w kopalni Guido. 71-latek z Zabrza uprzykrzał sąsiadom życie. Robił to tak długo, że ci w końcu nie wytrzymali i zgłosili sprawę na policję. Mężczyzna usłyszał już zarzut stalkingu. Grozi mu kilka lat więzienia. Jak dobrze mieć sąsiada, ale dobrego. Wie o tym chyba każdy. Niestety nie wszyscy mogą się nim pochwalić. W przypadku pewnej zabrzańskiej rodziny z dzielnicy Pawłów 71-letni sąsiad okazał się niemal dręczycielem. Motywy jego działania nie są do końca znane, ale ten mężczyzna naprawdę posuwał się już do takich działań, które wzbudzały rzeczywistą obawę u pokrzywdzonych. Zaczęło się dość niewinnie od utarczek słownych i zaczepek. Niestety 71-latek na tym nie poprzestał. Codziennie rano wstawał jeszcze przed sąsiadami po to, żeby ich obserwować, często zaczepiać podczas tego, jak udawali się do pracy. Na koniec już sięgnął nawet do gróźb karalnych. Do tego doszło wrzucanie śmieci na posesję sąsiadów, świecenie latarkami w nocy po oknach. W końcu cierpliwość sąsiadów się skończyła i całą sprawę zgłosili na policję. Niektóre zajścia zarejestrowały kamery domowe monitoringu, w związku z czym senior już usłyszał zarzuty. No i teraz grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności, będzie odpowiadał za przestępstwo stalkingu oraz kierowania gróźb karalnych. Mężczyzna ma też zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. W Bielsku-Białej rozpoczął się Festiwal Sztuki i Mody Urban Fusion Art and Fashion Festival. Potrwa do piątku. Miasto z bogatą tradycją włókienniczą odwiedzili m.in. włoscy twórcy. A w raporcie teraz czas na najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Przygotował je dla Państwa Sebastian Fałcz. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Zdaniem śledczych w skład gangu wchodzili m.in. obywatele Gruzji, Armenii czy Rosji. Mieli oni wchodzić w kontakty biznesowe z polskimi przedsiębiorcami, a następnie zmuszać ich do spłat fikcyjnych zobowiązań finansowych. W związku z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa, rząd Maroko zdecydował o niezwłocznym wstrzymaniu transportu lotniczego i promowego. Ze względu na natychmiastowe działania, wielu turystów, w tym blisko 300 Polaków, utknęło w tym kraju. Podróż turystów do Polski została zaplanowana na 2 i 3 grudnia, jednak ostateczna decyzja leży po stronie lokalnych władz.
W szkole średniej w USA, a dokładniej w miejscowości Oxford, doszło do strzelaniny. Zginęło co najmniej troje uczniów, a 8 osób, w tym nauczyciel, zostało rannych. Według informacji podawanych przez służby wynika, że aresztowana została jedna osoba. To 15-letni uczeń szkoły. W tym wydaniu serwisu to już wszystkie informacje. Za chwilę jeszcze program Gość Dnia i rozmowa Mariety Ryznar z wójtem gminy Świerklany Tomaszem Pieczką. Ja za dziś dziękuję. Do zobaczenia. Thank you.